Marcin lubi układać bukiety złożone z trzech narcyzów i czterech tulipanów. Narcyzy ważą średnio D gramów każdy. Tulipany ważą średnio T gramów każdy. A wazony, w których Marcin układa bukiety, ważą po V gramów. Wyrażenie 5 razy w nawiasie 3D plus 4T plus V. Opisuje wagę pięciu gotowych bukietów z wazonami ułożonych przez Marcina. Dopasuj poniższe opisy do odpowiadających im wyrażeń. Po kolei, liczba bukietów. Wyrażenie 5 razy 3d i tak dalej, i tak dalej opisuje wagę pięciu gotowych bukietów. W takim razie wiemy, że bukietów jest pięć. Jest to wprost powiedziane w treści zadania. Przesuwamy piątkę do pozycji liczba bukietów. Waga jednego bukietu. Może rozpiszmy całą sytuację. Powinno być prościej. Marcin lubi układać bukiety złożone z trzech narcyzów i czterech tulipanów. Oznacza to, że Marcin układa tylko jeden rodzaj bukietów. Że wszystkie bukiety Marcina są takie same. Jeden bukiet to trzy narcyzy i cztery tulipany. No i jeżeli narcyz waży średnio D gramów, to waga trzech. Narcyzów wynosi 3 razy waga jednego narcyza, czyli 3 razy D albo 3D. Jeżeli tulipan waży średnio T gramów, to waga 4 tulipanów to 4 razy waga jednego tulipana, czyli 4T. W takim razie waga bukietu to 3D plus 4T. Ale jeszcze wiemy z treści zadania, że Marcin. Układa bukiety w wazonach i że jeden wazon waży V gramów. W takim razie do wagi kwiatów trzeba dodać wagę wazonu, w którym te kwiaty stoją. Waga całego zestawu kwiaty plus wazon to 3d plus 4t plus jeden wazon, czyli plus 1V albo po prostu plus V. No i mamy takie wyrażenie. Wszystko się zgadza. Została jeszcze waga tulipanów w jednym bukiecie. Doszliśmy do tego przed chwilą, tulipany w jednym bukiecie ważą 4T. 4 tulipany, z których każdy waży T. I waga narcyzów w jednym bukiecie? Też już wiemy, że narcyzy w jednym bukiecie ważą 3D. Bo jeden waży D gramów, a jest ich wszystkich 3. Razem 3D. Sprawdzamy. No i się zgadza.